Hamish prawie nie myślał o Josie. Był przekonany, że nie wytrwa tu zbyt długo. Teraz, gdy wyjechała na wakacje, mógł po prostu wyrzucić ją ze swoich myśli. Nie był jednak zbytnio zdziwiony, że w dniu, gdy miała pojawić się z powrotem w pracy, zadzwoniła jej matka, żeby poinformować, że córka się przeziębiła, a zwolnienie lekarskie zostało wysłane do Strainbane. Hamish przekazał pozdrowienia i zasugerował, żeby Josie nie spieszyła się z powrotem, dopóki całkowicie nie wyzdrowieje. Co dokładnie powiedział? Niecierpliwiła się Josie, gdy jej matka odłożyła słuchawkę. Przesyła ci najgorętsze pozdrowienia. Flora mocno koloryzowała. Josie promieniała. Mówiłam ci, mamo, nieobecność sprawi, że w jego sercu zagości miłość. Tak naprawdę jedynym powodem, dla którego Josie opóźniała swój powrót, twierdząc, że jest przeziębiona, było to, że nie przyznając się nawet sama przed sobą, wolała marzenia od rzeczywistości. Dopóki tylko była z dala od Hamisha, wyobrażała sobie, że bierze ją w ramiona i szepcze słodkie bzdurki. On mówił wszystko, co chciała usłyszeć. Jednak wiadomość o najgorętszych pozdrowieniach tak bardzo ją uskrzydliła, że postanowiła wrócić już po 2 dniach. Nie sądzisz, że mogą zadzwonić ze Strainbane do lekarza, żeby to sprawdzić? Spytała z niepokojem. Flora ukradła jedno ze zwolnień z notesu lekarza, gdy ten nie patrzył. Och nie, wszystko będzie dobrze. Josie w końcu wyruszyła z głową pełną marzeń. Marzeń, które roztrzaskały się u jej stóp, gdy Hamish otworzył kuchenne drzwi i powiedział. Cześć, Maxwell. Gotowa do pracy? Pracą okazała się sprawa kradzieży w sklepie w Knoydan. Deszcz zacinał, a muszki szkockie komary latały chmarami, niezniechęcone ulewą. Zadanie było bardzo proste. Właściciel sklepu dysponował nagraniem wideo z monitoringu i rozpoznał złodzieja. Pojadę go aresztować, zaproponowała Josie zapałem. Na twoim miejscu, dziewczyno, nie robiłbym tego, wtrącił się właściciel sklepu. To tylko jakiś biedny pijak, który ukradł butelkę cydru. Nie będę wnosił oskarżenia. Po co więc ściągał pan policję aż tutaj? Spytała Josie ze złością. Nie wiedziałem, kto to zrobił, dopóki nie obejrzałam nagrania wideo. Gdy Josie wychodziła ze sklepu, deszcz już nie padał. Wyjęła telefon, żeby zadzwonić do Hamisha, ale po chwili się rozmyśliła. Jeśli uda się na posterunek policji, żeby złożyć raport, będzie zmuszony zaprosić ją do środka. Rzeczywiście, Hamish poprosił ją do kuchni, ale była już tam jakaś kobieta, siedziała przy stole. Chłodna blondynka w kosztownym ubraniu. Hamish przedstawił ją jako Priscillę Halberton-Smythe. Josie wiedziała z plotek w komendzie głównej, że to kobieta, z którą Hamish Macbeth był kiedyś zaręczony. Dostarczyła mu raport, stwierdzając wściekle, że w zasadzie nie pozwolono jej dokonać aresztowania. O, nie aresztujemy tutaj nikogo, jeśli jest to możliwość załatwienia sprawy w inny sposób, tłumaczył Hamish. Weź wolne do końca dnia. Na stole stał dzbanek z herbatą i ciasto. Josie nadal stała z nadzieją. Zmykaj, rzucił Hamish. Mogłeś poczęstować ją herbatą, stwierdziła Priscilla. Staram się utrzymać dystans, odparł Hamish. Jeśli przekroczę próg domu, zanim się obejrzysz, będzie przestawiała mi meble. Gdzie się zatrzymała? Na plebanii. Jak paskudnie, musi czuć się bardzo samotna. Priscilla to dorosła policjantka. Musi zawrzeć tu przyjaźń jak każdy inny. Na jak długo przyjechałaś? Tylko na kilka dni. Może zjemy razem kolację dziś wieczorem? Bardzo chętnie. U Włocha? Tak, spotkajmy się tam o 8. Tego wieczoru Josie również postanowiła wyjść na kolację. Wahała się, stojąc w drzwiach restauracji. Priscilla, widząc niezdecydowanie dziewczyny, zawołała ją i gestem zaprosiła do ich stolika. Przyłącz się do nas. Niezadowolony Hamish podczas posiłku był nabór muszony i milczący. Tymczasem Priscilla grzecznie wypytywała Josie o pracę i o jej dom w Perth. Zdawała się być kompletnie nieświadoma kiepskiego nastroju Hamisha. Josie odczytała uprzejmość Hamisha jako rodzaj zamyślonego milczenia Hitchcliffa. W pewnym momencie całkowicie puściła wodze fantazji. Wydawało się jej, że Hamish chciałby zostać z nią sam na sam i wolałby, żeby Priscilla wyszła. Posiłek wreszcie dobiegł końca. Priscilla nalegała, że zapłaci za kolację. Hamish podziękował jej szorstko przed restauracją, a potem odszedł w kierunku posterunku policji, nie oglądając się za siebie. Gdy Josie była z powrotem w swoim pokoju na plebanii, zdrowy rozsądek w końcu zagościł w jej myślach. I musiała niechętnie przyznać przed sobą, że Hamish wolał, żeby to ona, a nie Priscilla wyszła.
Ponuro przypomniała sobie promieniejącą pięknem Priscillę. Postanowiła poświęcić na pracę jeszcze 2 miesiące, a potem zażądać przeniesienia z powrotem do Strainbane. W trzecim kwartale w szkockim podziale roku, w dniu Lammas, czyli 1 sierpnia, można było dostrzec początki jesieni oraz okresu zbiorów. Lammas prawdopodobnie wyznaczał początek obchodów święta celtyckiej bogini Laag oraz został przyjęty do kościelnego kalendarza jako dzień łamania chleba. Określenie Lammas wzięło się ze staroangielskiego i oznaczało bochenek. Na południu w dzień Lammas rozpoczynano żniwa, ale w Breiki w Sutherland, w hrabstwie, które było znane zaledwie ze swej kukurydzy, to było doroczne święto jarmarku, które obchodzono razem z początkiem trzeciego kwartału. Po raz pierwszy Josie miała pracować z Hamishem, pilnując porządku na jarmarku. Nigdy nie było żadnych kłopotów, stwierdził, wioząc tam Josie swoim policyjnym Land Roverem. Trzeba pilnować cyganów, upewnić się, że kokosy nie są przyklejone, a celowniki strzelb na strzelnicy nie są pozaginane. Dziś jest świetna okazja, żeby to zrobić. Na niebie nie było ani jednej chmurki. To była pierwsza wizyta Josie w Breaky. Jej dotychczasowe wycieczki poza Knoydan wiodły na odległe tereny. Miasteczko było ładnie przestrojone flagami. Gdy jechali główną ulicą, dziwaczny widok przykuł wzrok Josie. Mężczyzna odziany we flanelę i oczepiony grubej maty z kolczastymi rzepami szedł wzdłuż ulicy. Jest jej człowiek rzep, uśmiechnął się Hamish. Na Boga, kim jest człowiek rzep? Spytała Josie. Niektórzy ludzie mawiają, że obnosi wszystkie przewiny miasta i cały jego wstyd, a inni mówią, że przynosi szczęście rybakom, ponieważ każdy rzep ma ponoć symbolizować rybę złapaną w ich sieci. Jarmark odbywał się w północnej części miasteczka. Hamish przechadzał się z Josie obok różnych but, zatrzymując się to tu, to tam, żeby przedstawić ją mieszkańcom. Była tu każda możliwa rozrywka wesołego miasteczka. Od koła młyńskiego przez karuzelę, po watę cukrową, hot dogi i burgery z dziczyzną. Cyganie, zauważywszy przyjazd Hamisza, upewnili się szybko, że nie będzie miał do czego się przyczepić. Josie szła u boku Hamisza niczym w szczęśliwym śnie. Słońce świeciło, a powietrze przepełnione było radosną, piskliwą muzyką i zapachami smażonego jedzenia oraz słodkiej waty cukrowej. Przechadzamy się tu niczym stare małżeństwo, zagadnęła. Hamish stanął jak wryty. Masz rację, to marnotrawstwo siły roboczej. Ty patroj lewą stroną, a ja pójdę na prawo. I z tymi słowami na ustach odszedł. Josie smutno odprowadziła go wzrokiem. Potem zobaczyła przyczepę wróżki. Wzruszyła ramionami. W ramach patrolu może posłuchać, jaka przyszłość jest jej pisana. Weszła do przyczepy. Rozczarował ją widok zwykłej kobiety w średnim wieku, siedzącej na kanapie. Miała siwe włosy po trwałej ondulacji, była ubrana w bluzkę, tweedową spódnicę i proste skórzane buty. Usiądź, 5 funtów poproszę. Josie wręczyła jej 5 funtów, chociaż czuła się bardzo zawiedziona. Gdzie były karty do tarota, kryształowa kula oraz kabalistyczne symbole? Niech no zobaczą twoje dłonie. Josie wyciągnęła swoje małe, pulchne dłonie. Będziesz żyła długo, będziesz miała 2 dzieci. A mój mąż? Kim będzie mój mąż? Pytała ochoczo Josie. Tego nie widzę. Tu kryje się ciemność oraz czyha na ciebie niebezpieczeństwo. Daj sobie spokój z marzeniami, a wszystko będzie dobrze. Może coś jeszcze widać? A czy to ci nie wystarczy? O, 6 z pani! Zezłościła się Josie. Jasnoszare oczy cyganki spojrzały na nią z niechęcią i nagle zdawały się przewiercać ją na wylot. Wybuch i płomienie, dodała. Co takiego? Nie rozumiem. Czeka cię niebezpieczeństwo. Uważaj na bomby. Dobrze wiedzieć, że talibowie zamierzają złożyć wizytę tej umarłej za życia noże temu zadupiu Wysp Brytyjskich. Może nieco ożywi atmosferę, zrzymała się wściekła Josie. Zeszła po schodach przyczepy i stała mrużąc oczy w świetle słońca. Strata 5 funtów, pomyślała Josie mocno zdenerwowana. Potem zobaczyła, że tłum zaczął przemieszczać się w odległy punkt, gdzie wzniesiono przystrojoną scenę. Co tam się dzieje? Spytała jakaś kobieta. Będzie koronacja królowej Lammas. Josie podążyła za tłumem. Było bardzo gorąco. Czuła, że słońce pali ją przez czapkę. Taka daleka północ, myślała, nie ma żadnych zanieczyszczeń, które zablokowałyby promienie słońca. Z oddali słyszała piskliwy dźwięk dud. Korzystając ze swoich uprawnień, Josie przepychała się naprzód.
Burmistrz, szkocki odpowiednik angielskiego prezydenta miasta, stał już na scenie ze swoim złotym łańcuchem w otoczeniu ważnej osobistości miasteczka. Hamisz był tam również, stał z boku sceny. Podeszła, żeby do niego przyłączyć. Z jednej strony pola otwarto szeroką bramę. Najpierw szedł zespół dudziarzy, grając odważną Szkocję. Za nimi toczyła się udekorowana platforma z królową siedzącą na tronie w towarzystwie dwóch służek. Królowa Lama zjawiała się prawdziwą pięknością ze szkockich gór, z czarnymi lśniącymi włosami, dużymi niebieskimi oczami w oprawie gęstych rzęs. Platformę przystrojono snopkami kukurydzy. Skąd wzięli tę kukurydzę? Spytała Josie. Jest z plastiku, odparł Hamisz. Królowa z niewielką pomocą zeszła z platformy, a dwóch mężczyzn w kiltach wniosło jej tron na scenę. Dudy zamilkły. Jak ona się nazywa? To Annie Fleming, poinformował Hamisz. Pracuje jako sekretarka w Strabane. Jej rodzice są dość zasadniczy. Dziwię się, że pozwoli jej zostać królową. Annie miała na sobie białą suknię, a na niej czerwoną pelerynę obszytą króliczym futrem. Zasiadła na tronie. Podenerwowana dziewczynka wniosła na scenę koronę, trzymając ją na czerwonej poduszce. Ku zaskoczeniu Josie korona wyglądała jak prawdziwa tiara z diamentami. Klejnoty lśniły w promieniach słońca, odbijając rozszczepione wiązki światła. Czy ona jest prawdziwa? Spytała Josie. Tak, potwierdził Hamisz. Kiedyś należała do Lady Etherington, która była Angielką, ale bardzo podobała sobie szkockie góry. Użyczyła jej pewnego razu i od tamtego czasu rodzina wyjmuje ją z banku w każdy dzień obchodów Lamas. Czy ta rodzina mieszka w Brejki? Nie. Wnuk Lady Etherington, który jest właścicielem tiary, mieszka na stałe w Londynie, ale ma dom strzelniczy na obrzeżach Krask i przyjeżdża tam na polowanie na cietrzewie. Gareth Tary, burmistrz, wygłosił długie i nudne przemówienie. W większości poświęcone było obronie decyzji Rady Miasteczka. Dotyczyła ona zaprzestania budowy opaski brzegowej przy drodze do Brejki, gdzie poprzednimi laty domy zalewał przypływ. Wtedy właśnie jakiś rozwścieczony mężczyzna z widowni krzyknął: Nie bylibyście spłukani, głupcy, gdybyście nie utopili wszystkich waszych pieniędzy w banku na Islandii. Wszyscy, którzy zainwestowali swoje oszczędności w islandzkich bankach w dobie zapaści kredytowej, mieli obecnie wątpliwości, czy pieniądze zostaną im jeszcze kiedykolwiek zwrócone. Burmistrz udawał, że nie słyszy i postanowił kontynuować koronację. Uniósł błyszczącą tiarę i ogłosił uroczyście: Koronuję panę Annie Fleming na królową Lamas. Wszyscy wiwatowali. Annie z gracją pomachała dłonią odzianą w białą rękawiczkę. Korzystając z pomocy, zeszła ze sceny i za chwilę pojawiła się z powrotem na platformie. Przyniesiono również jej tron. Zespół dudziarzy znów zaczął grać, a platforma ciągnięta przez traktor odjechała. Zrobię teraz rundkę wokół miasta, poinformował Hamisz. Zostań tu, a ja pójdę za nimi i będę miał oko na tiarę. Hamisz odszedł. Nieszczęśliwa Josie odprowadziła go wzrokiem. Tak bardzo chciała spędzić z nim dzień. Ludzie, którzy mieli domy wzdłuż nabrzeżnej drogi prowadzącej do Brejki i którzy nie mogli sprzedać swojej własności z powodu częstego zalewania przez zbierające morze, gromadzili się przy platformie pod wodzą pana Tarego. Był puszysty i wyglądał na zadowolonego z siebie bankiera. Burmistrz dostrzegł, że jego służbowy Daimler podjechał i schodząc z platformy próbował, ignorując tłum, przedostać się do samochodu. Posłuchaj mnie! Krzyknął jakiś mężczyzna. Usiłował go zatrzymać, chwytając za złoty łańcuch. Josie natychmiast wkroczyła do akcji. Wykręciła mężczyźnie rękę i odciągnęła go na bok. Jesteś aresztowany za próbę kradzieży złotego łańcucha burmistrza. Nazwisko? Proszę posłuchać, zaszła pomyłka. Próbowałam go jedynie powstrzymać i zmusić, żeby odpowiedział na moje pytania. Nazwisko? Hugh Shaw. Josie postawiła mu zarzut, a potem zakuła go w kajdanki. Słyszała krzyki. Sprowadźcie Hamisza oraz gdzie jest Hamisz? Hamisz przybiegł na miejsce zdarzenia. Jakiś chłopiec pobiegł po niego i go przywołał. Josie zameldowała. Ten człowiek, Hugh Shaw, próbował ukraść złoty łańcuch burmistrza. Hamisz spojrzał na nią znudzony. Wiedział, że Hugh był właścicielem domu przy drodze na wybrzeżu. Czy próbowałeś jedynie zwrócić na siebie jego uwagę, Hugh? Spytał. Tak, no to właśnie usiłowałem zrobić, Hamiszu. Ten tłusty kot doprowadził miasto do bankructwa, a dopóki nie wybuduje się tego muru, nie ma nadziei na to, że mój dom uda się sprzedać. Zdejmij kajdanki, Max Swin, zarządził Hamisz. Ale
Po prostu zrób to. Czerwona na twarzy Josie otworzyła kajdanki. Hamish podniósł głos. A teraz posłuchajcie mnie wszyscy. Ten mur zostanie wzniesiony tylko wtedy, gdy sami się za to zabierzecie. Są wśród was bezrobotni murarze i kamieniarze. Znajdziemy jakiś pomysł na zdobycie funduszy i zbudujemy to cholerstwo sami. Rozległ się podekscytowany szept, gdy wieści rozchodziły się w tłumie. Miejscowy pastor, pan Clask, wkroczył na platformę i podszedł do mikrofonu. Ogłosił, że Hamish Magwet wpadł na bardzo dobry pomysł, jak ocalić opaskę brzegową. Zapowiedział, że spotkanie zostaje zwołane na jutrzejszy wieczór w domu parafialnym w celu przedyskutowania pomysłów na zebranie funduszy. Powitano to głośnymi okrzykami radości. Potem Hugh wezwał do wiwatu na cześć Hamisha Macbetha. Josie stała z boku. Była niską kobietą, ale zaczynała czuć się coraz mniejsza i mniejsza, kurcząc się i topniejąc od gorąca. Tiara! Krzyknął Hamish i ruszył biegiem. Widział, że kiedy pochód dotrze do ratusza miejskiego, tiara zostanie złożona do sejfu i zastąpiona złotą koroną z kartonu, którą królowa będzie nosić do końca dnia. Wskoczył do Land Rovera i ruszył do ratusza miejskiego. Z ulgą dostrzegł, że Annie pomagano właśnie zejść z platformy. Tiarę odłożono z powrotem na poduszkę, a radny Jamie Baxter wniósł ją na korytarz. Hamish podążył za nim. Muszę tylko zobaczyć, że wyląduje w sejfie bez przeszkód, powiedział do pleców Jimmy'ego. O człowieku, co roku martwisz się i co roku wszystko idzie dobrze. No, Sir Andrew Etherington przyjedzie tu jutro, żeby ją odebrać, jak to zwykle robi. Niemniej jednak Hamish nalegał, żeby nadzorować umieszczenie tiary w miejskim sejfie. Potem wrócił na jarmark i dołączył do wyglądającej na nieszczęśliwą Josie. Potem jak Hamish odbiegł, tłum unikał jej jak zarazy. Przejdźmy się do namiotu, żeby odpocząć, zaproponował. Musimy porozmawiać. Josie powlokła się za nim. Usiądź, polecił. Przyniosę coś do picia. Wrócił z tacą, na której stał spory dzbanek z herbatą, mleko, cukier, kubki i dwie słodkie bułeczki. A teraz rusz głową. Musisz zrozumieć miejscowych. Okolice, gdzie te domy stoją przy drodze na wybrzeżu, kiedyś uważało się za nieco snobistyczne miejsce w mieście. Teraz morze podnosi się i podnosi. Zalewa ich raz za razem. Czasy są ciężkie i obecnie ludzie, którzy są właścicielami tych domów, zastanawiają się, czy kiedykolwiek zobaczą swoje pieniądze z powrotem. Porządna opaska brzegowa powstrzymałaby powodzie. Można by naprawić domy i znów nadawałyby się na sprzedaż. Nastroje są gorące. Ludzie czują, że burmistrz oraz radni doprowadzili miasto na skraj bankructwa. Powinno to być dla ciebie jasne, że Hugh próbował jedynie zatrzymać burmistrza. Ale on chwycił go za łańcuch. Jeśli to nie kradzież, to przynajmniej napaść. Posłuchaj, robią wszystko, żeby ludziom cieszącym się szacunkiem nie wpisywać żadnych przestępstw do ich akt. A co ze statystykami? Nigdy nie przejmuję się rządowymi statystykami. Chcesz, żebym był jak ci Anglicy? Żebym aresztował dzieciaki za noszenie pistoletu na wodę i wpisywał jakiemuś dziecku do akt wykroczenie za posiadanie niebezpiecznej broni, by sprostać statystykom? Ale jeśli nie wypełnisz statystyk, nie zostaniesz awansowany. Wcale nie chciałam tego awansu. Pragnąłem, żeby zostawiono mnie w spokoju. A teraz pij herbatę. A jeśli nie jesteś zadowolona z tego układu, wracaj do Strainbane. Ogromna łza spłynęła po rozgrzanym policzku Josie, a za nią popłynęła kolejna. O, no nie płacz, zaniepokoił się Hamish. Będziesz musiała być bardziej twarda, jeśli chcesz nadal być policjantką. To nie twoja wina. W Strainbane kochaliby cię za każde aresztowanie, ale tutaj sprawy mają się inaczej. Podał jej brudną odsadzę chusteczkę do nosa, której użył dziś rano, żeby podnieść pokrywę pieca. Musiał podtrzymywać ogień w piecu, jeśli chciał mieć ciepłą wodę, w bojlerze znajdującym się na tyłach domu. Miał ogrzewacz w zbiorniku z ciepłą wodą, ale odkrył, że tanie było opalać piec torfem, ponieważ torf był za darmo. Jego stertę trzymał na ogólnie dostępnym pastwisku. Josie pociągnęła nosem i otarła twarz czystym skrawkiem chustki. Dopij herbatę i wychodzimy. Wygląda na to, że dobrze się bawisz na jarmarku, a ludzie wkrótce zapomną o tym wszystkim. Annie Fleming naprawdę jest jedną z najpiękniejszych dziewcząt w szkockich górach. O, doprawdy? Powątpiewała Josie. Nie wygląda jakoś szczególnie.
Josie pomyślała z nadzieją, że przez korzystanie z uroku wesołego miasteczka Hamish miał na myśli to, że chociaż przyjadą się razem karuzelą. Niestety. Polecił jej pilnować porządku po lewej stronie jarmarku, podczas gdy on zajmie się prawą. To był długi, gorący dzień. Josie ułożyła włosy wcześniej rano, ale teraz fryzura zepsuła się od upału, a strużki potu spływały jej po twarzy. Wieczorem, gdy Hamish dołączył do niej na chwilę, spytała płaczliwie, kiedy będą mogli się zwinąć. Nie przed zamknięciem jarmarku, oświadczył Hamish. Czasem wieczorem kręci się tu paskudny element. I oczy zostawiając Josie, rzuciła mu wściekłe spojrzenie. Zanim zrobiła się 11 w nocy i wesołe miasteczko zaczęło się zwijać, Josie była już naprawdę zmęczona i wszystkie romantyczne marzenia o Hamishu Macbethie zostały wypocone z jej organizmu. Jawił się nieczułym tyranem. Nigdy do niczego nie dojdzie. Do tego było dziwaczne, że unikał aresztowań. W drodze powrotnej do lodziu siedziała obok niego w buntowniczym milczeniu. Na poniedziałek rano planowała wycieczkę do Strainbane i obmyślała najlepszy sposób, żeby dostać przeniesienie. Jeśli chcesz, możesz wziąć jutro dzień wolny. Takimi słowy pożegnał się Hamish tego wieczoru. Nazajutrz w niedzielę rano Hamish piłował drewno przed posterunkiem policji. Nagle usłyszał przenikliwy dźwięk telefonu dzwoniącego w policyjnym biurze. Wbiegł do środka i podniósł słuchawkę. Odezwał się Jimmy Anderson. Lepiej przyjdź do breaki, Hamishu. Dołączymy do ciebie tak szybko, jak tylko zdołamy. Co się stało? Z samego rana sir Andrew Enterington odebrał tiarę z miejskiego ratusza. Ruszył z powrotem do domu, gdy nagle przed nim zerwał się wielki podmuch wiatru, no i drzewo zwaliło się na drogę. Zjawili się cztery goście, których wcześniej nigdy nie widział. Zaoferowali się, że usuną drzewo, jeśli tu chwilkę zaczeka. Sir Andrew wysiadł z samochodu i podszedł do nich, żeby im pomóc. Po usunięciu przeszkody wsiadł do samochodu i pomachał na pożegnanie tym uczynnym mężczyznom. Był już prawie w domu, gdy zdał sobie sprawę, że pudełka z tiarą nie ma na siedzeniu obok niego. Hamish wbił się w mundur, a potem zadzwonił do Josie. Zakomunikował, że zjawi się u niej za kilka chwil. Josie skarżyła się, że właśnie wyszła z kąpieli. W takim razie weź swój wóz i jedź za mną. Ukradziono tiarę. Ruszaj w kierunku Krask. Jak wyjedziesz na północną drogę z Brejki, to zobaczysz mojego Land Rovera. Jacyś mężczyźni przewrócili drzewo na drogę, blokując przejazd, sir Andrew. A kiedy wysiadł, żeby im pomóc, ktoś świsnął tiarę. Gdy wyjechał na drogę do Brejki, przeklinał siarczyście. Co roku bezpieczeństwo tiary należało do jego obowiązków. Kiedy przejeżdżał przez Brejki i wyruszał drogą na północ, zaczął zwalniać. Zobaczył jarzębinę leżącą na poboczu. Zatrzymał się i wysiadł. Pamiętał to drzewo, ponieważ było w Sutherland jak na lekarstwo, nie licząc szkółek leśnych. Drzewa, którym udało się przetrwać, były żałośnie powykręcane pod naporem wichur typowych dla Sutherland. Jarzębina jednakże była zdrowa i strzelista. Uchroniła się od wiatrów, ponieważ rosła od zawiecznej strony wzgórza, które zacieniało drogę. Dupnia był roztrzaskany przez bardzo silny podmuch. Podszedł do miejsca, gdzie niegdyś rosło drzewo i przyjrzał się poczerniałej ziemi. Domyślał się, że w korzenie drzewa wciśnięto laskę dynamitu. Wyprostował się na widok pędzącego samochodu Josie. Pomachał jej. Poczekaj tu na chłopców z ekipy kryminalistyki i ja przejdę się do domku strzelniczego. Gospodarstwo strzelnicze było urokliwym georgiańskim budynkiem na planie kwadratu z podwójnymi schodami prowadzącymi do frontowych drzwi. Hamish wiedział, że nigdy nie korzystano z tego wejścia, więc obszedł budynek z boku i zapukał. Drzwi otworzył szpakowaty starszy człowiek, Tom Calley, który w strzelniczym sezonie pracował jako kamerdyner. To ty, Hamishu, kiepska sprawa. Chciałbym porozmawiać z Sir Andrew. Zaprowadzę cię do niego. Zabrał się już za organizację zawodów strzeleckich? Jeszcze nie. Goście mają przyjechać w przyszłym tygodniu na Cietrzewie. Są tu tylko Sir Andrew oraz jego syn Harry. Nie ma nikogo do pomocy prócz ciebie. Są jeszcze kobiety z Brejki, Ginny McLeod oraz jej siostra Rosie. Hamish wszedł za nimi po kamiennych schodkach. Prowadziły one na kwadratowy korytarz, gdzie nieszczęsne głowy zastrzelonych zwierząt spoglądały szklistymi oczami. Tom poprowadził przez korytarz i otworzył na oścież drzwi do dużego salonu, pełnego mebli w opłakanym stanie.
Wzdłuż ścian piętrzyły się książki na sosnowych półkach. Na widok Hamisza Sir Andrew odłożył gazetę. Był wysokim, szczupłym mężczyzną pod 60, zadartym nosem, wąskimi ustami oraz rzadkimi brązowymi włosami. Jego syn Harry siedział na krześle naprzeciwko ojca. Harry dla odmiany był niski i puszysty. Okulary nadawały mu sowi wygląd. To nie mieści się w głowie, zaczął Sir Andrew. Czy mógłby mi pan opisać, co dokładnie się wydarzyło? Sir Andrew jeszcze raz opisał wydarzenie. Nie podał pan zbyt dokładnego rysopisu tych ludzi. Mieli czapki bejsbolowe z daszkiem, niczym dzióbkaczki zaciągnięte na twarz. Wszyscy byli w roboczych ubraniach, szare koszule i dżinsy. Hamisz uniósł brwi. Wszyscy mieli takie same ubranie? Cóż, tak. Jak mieli akcent? Ten ze szkockich gór oczywiście, chociaż jeden przypominał odrobinę Irlandczyka. Co pana naprowadziło na taką myśl? W pewnym momencie powiedział, mój Boże i wszyscy święci, to paskudna sprawa i przytrafia się w taki piękny dzień. Jest pan pewien? No czy sądzisz, że zmyśliłbym coś takiego? Hamisz spojrzał kątem oka na Harry'ego. Był w nim pewien skostniały bezruch. Jeśli nie ma pan nic przeciwko, powiedział Hamisz, to chciałbym przeszukać dom. Potrzebujesz do tego nakazu przeszukania, krzyknął Harry. Śmiało, zachęcał Sir Andrew. Przymknij się, Harry. Naczelny inspektor Blair przyjechał w towarzystwie ekipy funkcjonariuszy z kryminalistyki. Tu za nimi, obok wysadzonego drzewa, zjawił się Jimmy Anderson z policjantami. Gdzie jest Magwet? Ostro spytał Blair. Poszedł porozmawiać z Sir Andrew, odparła Josie. Powinien był zaczekać z tym na mnie. Przypomniałam sobie coś, proszę pana, to ważne. Wyrzuć to z siebie. Poszłam wczoraj na jarmarku do wróżki. Boże, obdarz mnie cierpliwością. Proszę zaczekać. Powiedziała mi coś o wybuchu i płomieniach. A tak, powiedziała ci to, prawda? No, powinien był wiedzieć. Pieprzeni cyganie. Powinienem był domyślić się, że to oni za tym stoją. Blair przywołał wszystkich do siebie. Wracajcie na jarmark. Przyczepy wciąż powinny jeszcze tam być. Przeszukajcie wszystkie, co do jednej. Do roboty. Hamisz spotkał na korytarzu Toma. Gdzie jest pokój Harry'ego? Wyszeptał. Chodź za mną. Weszli na górę wiekowymi kamiennymi schodami wygładzonymi ze starości. To tu, wskazał Tom, otwierając drzwi. W pokoju ustawiono stare łóżko z baldachimem. Po dwóch stronach stały szafki nocne, na których leżały stosiki książek. W oczy rzucała się ogromna szafa. Hamisz otworzył ją. Była wykonana w starym stylu, z miejscem na kapelusze, szufladami na krawaty i koszule po jednej stronie oraz przestrzenią do wieszania ubrań po drugiej. Zostawiam cię samego, zaproponował Tom. Lepiej zostań, poprosił Hamisz. Być może będą potrzebować cię jako świadka. Gdy przeszukiwał szafę, rozmyślał o tym, co słyszał o Harry. Miał reputację rozrzutnika. Jego matka nie żyła, a o Sir Andrew plotkowano, że jest zasadniczy. Zawsze wynajdzie synowi pracę lub jakieś zajęcie. Zawsze wścieka się, bo Harry zwykle wytrzymuje jedynie kilka tygodni. Szafa nie skrywa niczego obciążającego. Odwrócił się, żeby przeszukać pokój. Potem przysunął krzesło z twardym oparciem do szafy, stanął na nim i swoimi długimi palcami przeszukiwał drewniany fronton na górze szafy. Powoli wyciągnął czarne skórzane pudełko.